Sprawdzilibyśmy jego wyniki. Nie ma problemu. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zobaczmy, co to za konto. Jakieś dobre czy kiepskie. Więc tak, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to konto jest bardzo, bardzo nietypowe. Dlaczego to konto jest nietypowe? Bo widzimy tutaj przekształcenie się wyników z 34 w WN8 na 4000 prawie 800, prawda? No to nie jest normalne. Proszę, napiszcie na czacie, co wy o tym sądzicie. Moja opinia jest taka, że taka zmiana może wynikać tylko i wyłącznie z tego, że jest tutaj bot plus normalny gracz. Bot gra gównianie i tak dalej, tym Excelsiorem pewnie szczególnie, i do tego bota jest jeszcze normalny gracz. Normalny gracz, który ogarnia i tak dalej. Nie wierzę, że 42 WN8 wyciąga prawdziwy gracz, prawdziwy człowiek. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Bardzo dziękuję Radosławie. Tego AMX-a zaraz przynajzuję. Dobrze. Więc tutaj są komentarze. Konto zmieniło właściciela. Konto kupione przez Kida. Ktoś inny kupił to konto. Młodszy brat. Okej. Bocik. Od zera do fioleta. No nie, no ja uważam, że tutaj raczej nikt takiego konta by nie kupił. Takie konto jest nic nie warte. Uwierzcie mi, że konta są warte coś, jak nie wiem, kosztuje konto, nie wiem, 200 zł z obiektem 907. To ile za takie konto byście dali? Ja bym dał kopa w dupę, bym powiedział, takiego konta, to ja bym grosza nie dał złamanego. Byś musiał mi dopłacić, żebym ja to konto chciał od ciebie. W związku z tym powiem szczerze, siema, ocenisz ja konto. Tego konta bym absolutnie nie kupił. Dla mnie to jest konto, na którym grają dwie osoby. Znaczy gra bot. Ktoś ma bota, któremu zarabia kredyty na Excelsiorze. A resztę to sobie gra normalnie już na poważnie. Tylko ciekawe, że Kołowcem i AMX-em 30 będzie i takimi pojazdami lepszymi, co nie? Także mamy tutaj 34 WN8 i przeskok mocny. No, mimo wszystko nie da się tutaj wbić kolorku lepszego pomarańczowego. Dlaczego się nie da? No bo to jest niemożliwe, no tak to nie działa. Za mało jest bitew dobrych, żeby tu wbić szybko lepszy kolor. To trzeba będzie więcej czasu. Widzimy, że na pomarańczowy trzeba 557. Prędko tyle punktów tutaj nie będzie. Musiałby zagrać pan Snowboard New dużo więcej bitew. Tak, z 1000 bitew dobrych. 1000. W nocy bot zdobywa węgiel, a w dzień gra gracz. No na przykład tak może być. Ale mówię, jako że to są bitwy głównie na premce, bot zarabia kredyty. To jest też moja teoria. Tak mi się wydaje. Na tym koncie nikogo nie będzie interesować, co tu wbijać. Ważniejsza jest ta analiza. Klan. No, taki sobie. Polskie rewolucyjne siły zbrojne. No. Nie jest to klan jakiś tragiczny, ale dużo nieaktywnych. Także konto, no, mimo wszystko dość słabe. Ale gracz bardzo dobry. Konto słabe, ale chyba obecny właściciel jest bardzo dobrym graczem. No jeśli Kołowcem tak dobrze gra, to musi być dobry.